przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki 14. Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Jasielski Dom Kultury. W tym roku konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to klasy 1-4, a tematem ich pracy było Kocham Cię, moja ojczyzna. Druga kategoria wiekowa to klasy 5-8, które miały za zadanie wykonać plakat z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej. Do Jasielskiego Domu Kultury wpłynęło 65 wszystkich prac, 55 w pierwszej kategorii wiekowej i 10 w drugiej kategorii. Komisja konkursowa w składzie Ewa Kusiak, Anna Grożyna i Katarzyna Gątek oceniły nadesłane prace i proszę wierzyć, że nigdy nie jest to proste, bo wszystkie prace są ciekawe i bardzo ciężko wybrać te szczególnie wyróżniające się. Po długich obradach komisji zostały przyznane nagrody. W pierwszej kategorii wiekowej zostały przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Nagrody otrzymuje Milena Misiołek z klasy pierwszej z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle, Weronika Węc z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Brzyska i Anna Filar z klasy czwartej z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle. Natomiast wyróżnienia otrzymują Lena Wyszkiewicz z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Dobryni, Emilia Chomiszczak, klasa pierwsza Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle i Filip Stasiowski, klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej w Brzyskach. W drugiej kategorii wiekowej zostały przyznane 3 nagrody i 1 wyróżnienie. I nagrodę otrzymuje Marlena Klimkiewicz z klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dobryni, Elisa Skałba z klasy szóstej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sieklówce oraz Brygida Lekwar z klasy szóstej z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle. Natomiast wyróżnienie otrzymuje Maja Pogorzelska z klasy piątej ze Szkoły Podstawowej w Brzyskach. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech. Życzymy im powodzenia w dalszym rozwijaniu artystycznych pasji. Protokół z konkursu oraz informacje o odbiorze nagród będą dostępne już wkrótce na stronie Jasielskiego Domu Kultury. Jeszcze raz wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich za rok.